Powiedz, kto jest ze mną dzisiaj? Czemu jeszcze tu nie przestałem oddychać? Ilu ludzi pyta się, co u mnie słychać? Co jest grane, kiedy uśmiech z twarzy znika? Jakie plany mam na życie, jakie dzisiaj? Czemu nerwy mam jak isna nawałnica? Skąd się bierze motywacja, żeby pisać nowe traki, skoro odbiór to jest prawie martwa cisza? Mało odpowiedzi na zbyt wiele pytań. Mało nas obchodzą ludzie, bardziej pycha. Życie to jest tylko życie, czy to misja, którą trzeba przetrwać, żeby później najeść się do syta? Po co dzielić się, skoro wiemy, że w grupie siła? Czemu stery tak często tracimy, przez co wiraż? Jest coraz bliżej na horyzoncie i widać, że wcale nie takie proste jest dzisiaj się tu utrzymać. Siedzę na krześle przed sobą, nie widzę nic. Mam puste spojrzenie, choć momentami przebiega dotychczasowe życie, które minęło w parę chwil. Nie słychać szeptu, za to słychać krzyk. Pluję przed siebie w tę przestrzeń, która trzyma każde moje słowo w garści, jakby nie miało się stać nic więcej. Już na rękach kurz, bo nie umywam swych rąk, kiedy nadchodzi ten czas rozliczeń. Nigdy, co się dzieje z naszym życiem, kiedy mamy dość? Przerywamy ciszę albo uciekamy w głąb naszych myśli, które nie zawsze są w pełni gotowości, by nam pomóc w końcu podjąć ten właściwy krok. Czuję rany od środka, pewnie będę decyzje, których nie sposób minąć, jest za pierwszym podejściem. Rany goją się, a doświadczenie rośnie. Wykorzystuj to, bo w każdej chwili może nadejść czas na kropkę.